Andrzej Sadowski, ekonomista, powiedział w wywiadzie dla RMF, pośrednictwo rządu powoduje, że pieniądze zabierane nam przez rząd na służbę zdrowia, które docierają do lekarzy, są dość ograniczone, a służba zdrowia jest źle zarządzana przez rząd. Wygląda na to, że ekonomista Sadowski chciałby likwidacji NFZ-u. Ja kiedyś pamiętam, jeden ze starostów, nie pamiętam skąd, też chciał likwidacji funduszu. Obowiązki NFZ-u miałoby przejąć starostwo. On obliczył, że skoro na leczenie jednego ubezpieczonego wydaje się w Polsce teraz średnio 1500 rocznie, a na jego terenie mieszka 100 tysięcy ludzi, no to do kasy starostwa wpłynęłoby 150 milionów. I odliczając koszty funkcjonowania służby zdrowia, to w kasie starostwa zostałoby wtedy jakieś, jak to określił, kilkadziesiąt milionów wolnych złotych. No i co za naiwność, patrzcie. Przecież właśnie w tym systemie chodzi o te wolne kilkadziesiąt milionów z jednego starostwa, a ich jest w Polsce 314. Zdajcie sobie sprawę, jaki to pieniądz. Przecież rządzący w życiu nie dopuszczą do tego, żeby tak wielka forsa nie została przepuszczona przez centralę i żeby nie uszczknąć tego trochę dla siebie i rodziny. Przecież cały ten NFZ po to właśnie został wymyślony. No, a poza tym od takiej kasy w starostwach to się w głowach by poprzewracało, bo urzędnikom w centrali NFZ-u się na pewno nie przewróci, bo już dawno mają przewrócone. No, dzięki czemu są ustawione.